Stanisław Janecki, a pierwszym gościem poranka Polskiego Radia 24 jest pani Agnieszka Ścigaj, posłanka klubu PSL Koalicja Polska, reprezentująca Kukiz 15. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie panie redaktorze, witam słuchaczy. Szanowna pani poseł, dlaczego pani klub sejmowy nie poparł nowelizacji ustawy dotyczącej wyborów? Poparli go posłowie Konfederacji na przykład. Nie poparliśmy tej ustawy, ale też nie byliśmy przeciw. Wstrzymaliśmy się od głosu. Wstrzymaliśmy się dlatego, że składaliśmy poprawki, które w naszym zdaniem poprawki czysto merytoryczne, takie, które ułatwiłyby głosowanie, bo przecież poprawka dotycząca tego, aby wydłużyć głosowanie przez 2 dni lub wydłużyć funkcjonowanie lokali z uwagi na to, żeby rzeczywiście była to większa dostępność. To nie jest poprawka ani polityczna, przyzna pan redaktor, to jest po prostu poprawka merytoryczna i one zostały dla zasady zostały po prostu odrzucone. Natomiast zależy nam na tym, aby te wybory przeprowadzić w najbliższym możliwym terminie, bezpiecznie, tak żeby były zachowane wszystkie zasady demokratycznych wyborów i od samego początku o tym mówiliśmy. I cieszymy się, że zaczęły, co prawda już po ustawie, odbywać się jakieś normalne, cywilizowane rozmowy, takie, które powinny być prowadzone od samego momentu, kiedy było wiadomo, że wyborów 10 maja się nie da przeprowadzić, bo przecież Władysław Kosiniak-Kamysz od tego od samego początku mówił, zresztą mówiliśmy to wyraźnie. Prawo i Sprawiedliwość mówiła, że się da, że wszystko jest okej, a potem już parę dni przed końcem też posłowie, ministrowie Prawa i Sprawiedliwości mówili, że jednak to nie będzie możliwe, więc... No jak Senat urzędował czy procedował 29 dni, to się stało trudne. A czy tym razem senatorowie klubu Koalicji Polskiej PSL też będą za tym, żeby to procedować aż 30 dni w Senacie? Znaczy trudno mi się wypowiadać za senatorów i przed momentem, kiedy jeszcze nie rozpoczęły się prace nad tą ustawą, natomiast nie jesteśmy i nie byliśmy nigdy tak zdeterminowani, żeby maksymalnie przedłużać jakąkolwiek pracę. Natomiast Prawo i Sprawiedliwość przecież nie wie od dzisiaj, jak wygląda proces legislacyjny, ile jest czasu na rozpatrywanie ustaw, jak powinien wyglądać proces legislacyjny, że tak naprawdę taka ustawa ważna, jak kodeks wyborczy, jak ustawa dotycząca wyborów, zmieniająca diametralnie sposób głosowania, który od 30 lat w Polsce funkcjonował, no to powinna być skonsultowana z instytucjami, które przynajmniej z organizacjami pozarządowymi, z instytucjami, które rzeczywiście mają chociaż minimum przedstawicielstwa obywatelskiego, z ekspertami, również w sytuacji pandemii, również z ekspertami od epidemiologii. My też powiedzieliśmy teraz tak, że przede wszystkim głównie w tej sytuacji zasięgniemy języka ekspertów od epidemiologii i to będzie ten czas, który naszym senatorom jest potrzebny na to, żeby pani podjąć poseł, decyzję. Czy Koalicja Polska, także Kukiz 15, będzie się domagała wciąż wprowadzenia stanu klęski żywiołowej, jak domagają się inni politycy, na przykład lewicowi, ale także z Koalicji Obywatelskiej i do czego nawołują publicyści, na przykład dziś w Gazecie Wyborczej Jacek Żakowski. A jeśli by miał być wprowadzony stan klęski żywiołowej, on by zmienił? Panie redaktorze, od samego początku o to prosiliśmy, dlatego że uważamy, że de facto ten stan klęski żywiołowej mamy w Polsce ustawami, które w tej chwili i również rozporządzeniami, które w tej chwili wychodzą i one są powiązane z zachowaniem bezpieczeństwa. Ograniczyliśmy wszelkie możliwe swobody obywatelskie, wprowadziliśmy różne obwarowania, rząd wprowadził, więc tak naprawdę wszystkie przesłanki stanu klęski żywiołowej są. Uważamy przede wszystkim z kilku powodów, że to byłoby zdecydowanie lepsze niż wszelkie różne formy próby ograniczenia w inny sposób wolności. Przede wszystkim stan klęski żywiołowej ma ograniczenie czasowe. Ma ograniczenie czasowe, więc przez czas, kiedy skupiamy się na zatrzymaniu pandemii, to powinno być zrobione na samym początku, kiedy wiedzieliśmy, że pandemia u nas się pojawiła. Po 30 dniach rząd sprawozdałby się przed Sejmem, jak wygląda stan
bezpieczeństwa, jeśli chodzi o epidemię, jak wygląda postęp w przygotowaniu służby zdrowia i wiedzielibyśmy jasną, klarowną sytuację i podejmowalibyśmy jako parlament zgodnie decyzję o ewentualnym przedłożeniu. Ponadto pani minister Emilewicz wielokrotnie na zarzuty, które dotyczyły na przykład tego, że przedsiębiorcy mają zbyt wolne tempo udzielania pomocy, że powstawały trzy tarcze, jedna po drugiej, które już nie chcę wnikać w jej szczegóły, ale tak naprawdę cały czas główny zarzut był opóźnienie. Pani minister Emilewicz, pani premier Emilewicz mówiła, że to wszystko tak długo trwa. Pieniądze nie mogą trafić do przedsiębiorców, ponieważ Unia musi notyfikować każdą pomoc. I to jest prawda. Unia notyfikowała, ale to trwało za każdym razem około kilkudziesięciu dni i to rzeczywiście opóźniało trafienie pieniędzy. Gdybyśmy mieli stan klęski żywiołowej, ta pomoc z automatu według 107 artykułu traktatu mogłaby bez notyfikacji Unii Europejskiej bezpośrednio szybko płynąć do naszych przedsiębiorców. Narodowy Bank Polski nie miałby żadnych ograniczeń, które wynikają z przepływu pieniędzy, więc również każdą kwotę, tą, którą pan Glapiński powiedział, przecież mamy olbrzymie, powiedział, że ma olbrzymie pieniądze do tego i nieograniczone, mógłby kierować do polskich przedsiębiorców. Więc jak pan redaktor widzi, kilka argumentów. Ten argument dotyczący wyborów jak najbardziej był, ale to nie był kluczowy argument, dlaczego my domagaliśmy się tego stanu klęski żywiołowej i dlaczego uważamy, że on by był najlepszym rozwiązaniem. No bo konstytucja nie przewiduje wprowadzania klęski dla przesunięcia wyborów, bo to byłoby trochę manipulacja tym przepisem, ale czy nie lepiej dla wszystkich, także dla polityków, byłoby, gdyby te wybory mieć już za sobą? Czy nie jest bardzo długa i taka odwracająca uwagę od istotnych problemów kampania wyborcza? No właśnie, panie redaktorze, tak. Dlatego jak tylko się pojawił stan epidemiczny w Polsce, kandydat Władysław Kosiniak-Kamysz wyszedł na konferencję i powiedział, przełóżmy, ogłośmy stan klęski żywiołowej, zajmijmy się zatrzymaniem pandemii, potem w następnej kolejności zajmijmy się ratowaniem naszej gospodarki, przyjmiemy szybko ustawy i dopiero w momencie, kiedy będzie normalny stan społeczny, którym ludzie przygotowani na podejmowanie ważnych decyzji, to a przecież wybory takimi decyzjami są, kiedy nie będzie żadnego lęku, obaw, ponadto będzie rzeczywiście możliwość skierowania uwagi na debaty przedwyborcze, na kampanię, na kandydatów, przyjrzenie się im pomysłom na Polskę przez 5 lat, to wtedy podejmą świadomie decyzję. No to niestety ma... Nie ma pani wrażenia, że wyborcy mają już trochę polityków dość już po tej kampanii, która była i która się skończyła tak właściwie przed 10 maja, czyli formalnie niby powinna się skończyć 8. Czy nie za, niby nie było kampanii, ale mam wrażenie, że społeczeństwo jest zmęczone tą kampanią. No oczywiście, że jest zmęczona, nawet nie tylko w tym obecnym stanie, ale ja cały czas ubolewam nad tym, że na wybory chodzi do około połowa uprawnionych, to też o czym świadczy, że jednak że jednak 70% społeczeństwa grupę polityków wstawia na samym początku jako tej, której zawodową, której nie ufa. Więc pan redaktor przyznał, że to nie jest jakaś nowość. Rzeczywiście dla mnie to było już i myślę, że dla większości obywateli, którzy są w tej chwili nakierowani na dbanie o własne podstawowe potrzeby, na lęki związane z utratą pracy, dochodów i tym wszystkim, jak przyglądali się dyskusjom w parlamencie, kilkudniowym dyskusjom poświęconym tematyce wyborów. Ja to jeszcze przypomnę, że jeden dzień pracy Sejmu to jest 1 000 000 zł. No być może te koszty w trakcie zdalnego funkcjonowania jakoś tam się inaczej rozkładają, chociaż nie sądzę, bo przecież cała obsługa kancelarii musi funkcjonować normalnie. No to ja się zgadzam z panem redaktorem, że ludzie mieli, mają dość i też się obawiam o to, w jaki sposób podejdą do wyborów, które będą w tej chwili zaplanowane i rzeczywiście, czy nie okaże się, że ten bunt i to taki sprzeciw wobec tego, co się wydarzyło przez ostatnie miesiące wobec tych wyborów, nie zaważy na frekwencji. I jeszcze jedna rzecz. Oczywiście Koalicja Polska nie sądzę, żeby zamierzała wymieniać kandydata, tak jak rozmawia się o tym w Koalicji Obywatelskiej. A czy możliwe jest jakiekolwiek porozumienie przed pierwszą turą, by opozycja wystawiła jednego wspólnego kandydata, czy to jest absolutnie nierealne?
Nie wiem, panie redaktorze, czy to jest realne, czy nierealne. Z tego, co mi wiadomo, na razie nie są prowadzone żadne takie rozmowy. Oczywiście, że Koalicja Polska nie zmienia kandydata. Nasz kandydat to jest kandydat, który no, nie chowa się za inne plecy, po prostu jest szefem ugrupowania klubu parlamentarnego, ale jednocześnie kandydatem, któremu udało przez ostatnie lata właśnie w tej sytuacji konfliktu połączyć kilka ugrupowań politycznych pod swoją osobą, bo przecież Koalicja Polska to jest Kukiz 15, to jest PSL, to jest Unia Europejskich Demokratów, ale to jest też wiele grup zawodowych i organizacji przedsiębiorców, no, które podpisały z nami tak to powiem, porozumienie. Uchodźcy z Platformy Obywatelskiej także. Panie redaktorze, przed wybuchem epidemii w Krakowie na poziomie małopolskim udało się podpisać porozumienie Koalicji Polskiej z 9 organizacjami przedsiębiorców małopolskich, potężnymi organizacjami zrzeszającymi po kilkadziesiąt przedsiębiorców, więc to nie tylko osoby, które opuściły Platformę, ale również organizacje pozarządowe, co jest bardzo cenne, ponieważ właśnie Koalicja Polska po to powstała, żeby łączyć różne środowiska. Jeszcze jedna rzecz. Pani zdaniem, dlaczego w sondażach Władysław Kosiniak ostatnio przegrywać z Szymonem Hołownią, choć jest politykiem o niebo bardziej doświadczonym, umiarkowanym i przewidywalnym? To teraz, panie redaktorze, tych sondaży naprawdę wyszło w ostatnim czasie jakoś kilka i bardzo mnie jakby utwierdziło w zdaniu, że to nie jest dobry czas na robienie sondaży, to, że one mają tak dużą rozpiętość, bo rzeczywiście różnie to się kształtowało. To, co nas cieszyć może w tych sondażach, chociaż jak mówię, nie przywiązuję za bardzo specjalnie do tej uwagi, to jest to, że systematycznie rośnie poparcie dla kandydata Kosiniaka-Kamysza. Oczywiście ja nie będę tutaj oceniać innych kandydatów, bo to też nie jest moja rola i pewnie nie wychodziłabym za obiektywną. Natomiast ja powiem ze swojej strony, dlaczego ja popieram i dlaczego cała koalicja. Ponieważ Władysław Kosiniak-Kamysz jako jedyny ma wpisane w swoim programie postulaty proobywatelskie, które kiedyś Paweł Kukiz miał. Szymon Hołownia bardzo krytykuje, dla mnie są pod tyle niewiarygodny, że on bardzo krytykuje funkcjonowanie partii, całą swoją kampanię opiera na tym właśnie, co wcześniej rozmawialiśmy, że jest to olbrzymia nieufność do polityków, zmęczenie, więc on jako ten niewywodzący się ze środowiska politycznego używa tych haseł antypolitycznych. Takim czyściochem politycznym chciałby być. No tak, ale widzi pan, w całym swoim programie, ponieważ ja się na nim pochyliłam, nie ma ani jednego słowa o recepcie i o tym, dlaczego jest źle wygląda polska polityka i nie mówi o... Może nie ma pan Hołownia jest receptą. Nie, żadna osoba. W złym systemie, jeżeli włoży się nawet super fajną osobę, to tak jak w pewne tryby, jeżeli się włoży, a tryby będą zepsute i będą krążyć źle, to włoży się nawet dobre trybiki, to i tak w jakimś czasie się zniszczą. Więc jeżeli nie ma w swoim programie proobywatelskich, dających naprawdę narodowi, suwerenowi władzę, takich jak referendum obligatoryjne, jak zmiana ordynacji wyborczej, jak wybory bezpośrednie do na przykład prokuratora generalnego, to nic z tym nie zrobi. Dlatego jest głód w społeczeństwie, oczekiwanie na taką właśnie świeżość, tylko trzeba znać receptę, nie mówić, że ja jestem taki fajny i mnie wybierzcie, bo ja to zmienię, bardzo bo jeżeli dziękuję. On nie będzie miał narzędzi, to nie zmieni. Bardzo dziękuję. Pani Agnieszka Ścigaj, posłanka klubu PSL Koalicja Polska z Kukiz 15. Była gościem poranka. Dziękuję.